Witam wszystkich z tej strony, przyczajony Lemur w kolejnym odcinku gry cesarstwem rzymskim w Mayhem and Taxes 2.01. W ostatnim odcinku wymuszałem prowincję i rozbudowywałem administrację. Najciekawsze. A nie, była jeszcze wojna z Otomanami, tak. I podbiłem trochę prowincji. To wybrzeże i tę prowincję jedną. O. To jest zakreskowane dokładnie. No, a wymusiłem sobie Cypr, znaczy połowę Cypru. Tutaj miasteczko. Tutaj miasteczko. No. I mamy plagę, bo się ostatnio pokazała ona w Magrybie. I o dziwo już przeskoczyła do mnie. Ale nie powinna być za silna. Połowa XVII wieku, niebieska. Okej. Administracyjne dostałem. Tenach zielona, ok, też nie za wiele zrobi. A się dzisiaj jąkam. To się przyda. Zobaczmy, jak tam wyglądają lojalności. Mógłbym ich zdemontować w sumie. Będzie 38. Okej. Macie coś jeszcze na pocieszenie? Dobra. Co mi rządzi? Jakie mains? Okej. Ale poza tym jest sporo takich dużych państw, po prostu Bohemia jest, Nuremberg, Austria jest spora, ten main z Koloń, Brandenburg też już spory.
Nic nie robisz, to się wróć. Czy tak ciągle zmienia ta siła misjonarzy w prowincjach? Ciężko cokolwiek ogarnąć. Dobra. Okej. Też już można korować. Tak i też. Okej. Okej, to już pewnie nie bardzo. Minus 9,4 i minus 5,2 sobie odpuścimy. Rasinna minus 11, ok. Minus 18, ok. To mieliśmy odpuścić na razie i Jamboli. Jeszcze nie mam tego zakorowanego. No to. Też już można, ok, szapsuk jest. Też już jest korem. A na to jeszcze za wcześnie. Dobra, to zostanie mi 3, 2, 5, 7, 8%, ok. Czyli misja będzie, nie, to muszę zmniejszyć do 1 chyba procenta lub mniej. Nie do 10. Dobra. Dobra, zakrojesz wszystko, a tam nie ma bardzo wysokich tych unrestów. Teraz nic nie wymuszam, ani nic. 10 lat poczekamy. Zmniejszamy utrzymanie. Jak tam ta instytucja się rozwija? Gdzieś jeszcze się pokazała? A gdzie się pokaże w miarę szybko. 35, 35. Tu będzie niedługo. Podobnie tutaj. Aha. Wygląda na to, że piśmiennictwo? Nie. Nie wiem czemu tutaj jest to State Religion Casual Literacy minus 10. Bo i to jest prawosławne. To też. To nie jest. W 58.
Tak, w 60 odpalę instytucję, to będzie spoko. Dobra. Straciliśmy generała. Kolejna instytucja. Dobra, to mi się przynajmniej rozwija na wstępie. Zaczęło się... w Chinach. To ma sens, oni to mają dobrą produkcję ogólnie. W jakim tempie się rozwija u mnie? Szybko! Okej, o to się nie muszę martwić, to dosyć szybko mi się pojawi. Przynajmniej w prowincjach, gdzie jest ta produkcja. Jakie to ma bonusy tam? 10% wydajności produkcji i rural goods plus 10% też. Okej. Tutaj mam zmniejszony separatyzm, to też się przyda. Bo jak ta moja populacja? 1531. Czy ile to jest? Zawsze się mieszam, jak nie widzę tych liczb. Muszę sobie dopisać te 4 zera na papierze, żebym wiedział, ile to jest. Co tam? Okej. I 4-0. Czyli tak. 15 310 000. Okej. Tak, żebyśmy na początku czerwca tam dotarli, będzie spoko. No, w Konstantynopolu już mamy manufaktury. No, tam gdzie nie ma produkcji się rozwija dosyć wolno. Życie. Chociaż. A, to się skalujesz z populacją przynajmniej. Okej. Dlatego aż tak to zasuwa. I ostatnio sporo się budowało. Magnateria, znaczy się, sporo budowała. Tutaj chyba walczą o utrzymanie tej prowincji pod swoją kontrolą. A tutaj akurat mała szlachta.
Już bym teoretycznie mógł przyjąć, tylko że to jest za drogie. W ogóle casualty racy najpierw. To jest maksymalnie 25%. Tutaj aż 24 populacje, to to weźmiemy sobie. Genoa już przyjęła manufaktury. Handel nadal nie opuścił Iberii. Jest globalizowany. Piśmiennictwo już względnie się rozwinęło. Akurat nie dotarło jeszcze do końca do Portugalii. Jeszcze nie przyjęła w każdym razie chyba. To już jest w sumie. Więc czy warto czekać na jakieś tam pojedyncze prowincje? Byli w 51 w sumie sporo. Ale zobaczmy, ile te prowincje kosztują. Trzydzieści populacji kosztuje 169. To było Bithynia, czy się gdzieś tu wyświetla? 90 dukatów. To raczej nie będę czekał na to aż do 60, tylko jak będzie mnie stać, to biorę. Okej. Każde centrum produkcji chyba daje taki sam bonus, co nie jest raczej za dobrym pomysłem. Chociaż tak jak to się skaluje z populacją, to się skaluje też z populacją chłopską, a powinno się skalować tylko z populacją mieszczan. Już lepiej by było, jakby były osobne modyfikatory na centrum produkcji, że małe daje tyle, ważne tyle, duże tyle, dominujące tyle. I tyle populacji mieszczan daje tyle, tyle, tyle i tak dalej, i tak dalej. To by chyba miało więcej sensu. No tak to za szybko się trochę pojawia. Okej.
Okej. Skorzystamy z edukacji. Tak do czwartego poziomu mniej więcej wszędzie. No, tam mnie nie było stać nawet na więcej. 30 lat masz i nie masz następcy tronu. Mam niby jeszcze opcję też z tego mojego moda adoptować sierotę. On nie miałby takich statystyk. One pokazują się tutaj jedne, a rzeczywiście są potem drugie. No. A w plikach napisałem, że ma być 1-1-1 staty. Więc nie wiem, co zrobić, żeby tak było. Jak mówiłem już ostatnio, jeszcze muszę się z tym pobawić. Dobra, mamy następcę tronu już. Wszędzie jest właściwie kontraspionaż i 0,21 punkta siatki miesięcznie. Toż to nic właściwie. Trochę za długo zajmie. Nie. Coś mieszczanom będzie trzeba niedługo odebrać, bo teraz oni dają najwięcej korupcji. Kończy się. Chociaż nie dostanę się do nich. A ile byście dali? Nie za wiele. Okej.
Już mnie zaczynają wkurzać te powiadomienia. Innowacyjne teraz będą zdecydowanie. Może w końcu się uda. No, ciągle kusi mnie, żeby wydać na coś te hajsy. Koszty wzrasta, bo populacja rośnie. Muszę tu wybudować port pierwszego poziomu handlowy, żeby polepszyć wydajność komunikacji i zmniejszyć unrest, bo jest trochę zdecydowanie za duży. Już 48 populacji mieszczan, w ostatnim odcinku było 41. Z tego co pamiętam przynajmniej. 50 silku. Później teraz mam tyle hajsów. No ale na stałe zmniejszenie kosztów technologii o 25% to jest właściwie. No i separatyzm też się przyda mniejszy. O, przyjął się w jakiejś prowincji właśnie. Koszt spadł nawet poniżej 2300. Okej. Cieszy mnie to niezmiernie. Chyba nawet to zmniejszyło unrest w prowincjach, w których był separatyzm.
I utraciłem rywali. I nie mogę mieć żadnych rywali. No, nie bardzo mnie to cieszy. Teraz Power Projection nie będzie mi pozwalało na dodatkowego dowódcę. Aczkolwiek niedługo będę mógł mieć kolejnego, więc się wyrówna przynajmniej to. Okej, gra na chwilę zlegowała, jeszcze bałem, że skraszuje, ale wracamy do akcji. Co teraz? Teraz nie mam z kolei hajsów. Tutaj siatka szpiegowska starczy na kolejne coś chyba. A, tu już mam claima. To mi niepotrzebne. Chociaż jest częścią terytorium. Niech będzie. A te dwie prowincje już mam. Na razie nic więcej nie zrobię. Forty. Się przydało rozbudować. Czy to jest już moim korem? Jeszcze nie. W Ragusie nie ma fortu. Teraz mam przynajmniej sporo manpowera. No tu miałem też budować rynek w końcu. To jest tylko drugi podstawowy poziom fortu, myślałem, że czwarty. Okej. Tutaj tak samo. Stać mi na utrzymanie tych fortów, więc one mi pozmniejszają unrest. Manpower teraz zmniejszą w sumie. To mniej istotne. Tam będzie fort. Dobra. Nadal działasz. Tutaj cię wyślemy. Zobaczmy, ile byśmy wyciągnęli w Adriatyckim. Raczej nie za wiele, ale no
Dobra, to jest bez sensu. Tutaj. Chodź, chodź, chodź. Do Adriatyku. Transferować. Okej. Mam 27-29 aktualnie. Tak, tak, świetnie. Wysyłając bezpośrednio do Egejskiego dostaniemy 29-25, a wysyłając przez Krym... ...28-95, ok, czyli się nie opłaca. Czyli bezpośrednio do Egejskiego. Zaraz skończymy korowanie i wypowiemy jakąś wojnę pewnie Węgrom. Nie chcę mi się z nimi walczyć. A nie, tylko z Moskwą musiałbym walczyć. Moskwa będzie zajęta. Już jest zajęta. Pytanie to tylko tutaj, czy ten unrest zdąży spaść. Co to za separatyści? Sunni Fanatics. 5 lat. Dobra, przeżyjemy. To nie mogę na razie zwiększyć trochę utrzymanie armii. A ty w sumie będziesz mógł tam zostać. 3 armie takie na Węgry powinny starczyć. Dla Genoa też. No, a to jakich, jakich masz sojuszników? Węgry, Kastylia. Kastylia mi nie bardzo odpowiada. Zacznijmy od tego, że każdą z tych armii powiększę tak, żeby miała po 20 regimentów. Nie więcej. Oh really? Dobra, przynajmniej niezłe staty ma. Świetnie. Combat width jest 24. Czy chcę, żeby każda z tych armii była autonomiczna pod tym względem? To by wymagało co najmniej 22-2, czyli 10 regimentów dla 4 armii. 104 na 113, przy czym jak czasem dam autonomię, będzie gorzej. Chociaż przeciwnicy będą mieli niższy combat width. Zlewam coś tam w końcu. Macie prestiż. Korupcja już raczej spadać nie będzie. Przynajmniej do odebrania kolejnego przywileju. Które w sumie bym mógł odebrać. Mieszczanie, co tam macie? Minus 30% trade power. To boli raczej, ale dają znowu 20% podatku za to. Ale i też zmniejszona produkcja. Więc raczej się nie opłaca. Zobaczmy, czy jest coś gorszego. Raczej nie. Honorary noble titles. Ok. Mam 150 punktów stabilności, więc jeżeli utracę tylko jeden punkt, to zaraz biję na pierwszy poziom, ale raczej utracę za dwa. A nie, jeden. Dobra, to zaraz wrócimy na pierwszy punkt stabilności. Populacja ciągle rośnie.
I ostatnia idea wojskowa w tej grupie. Ok. Misjonarz zakończył robotę. Przeżyjemy. Nie dadzą zbierać tych hajsów. Okej, tak, chwilę miałem jeszcze raz wejść w dwór. 100 i 45 z Capital State Buildings. Okej, mamy stabilność. Okej, okay, to tutaj powinno już to pozbyć się unrestu. Powinno, przy czym jeszcze musimy zaczekać 3 lata na zbudowanie tego portu. Okej, okay, to starczy. Teraz wracając do tematu armii. Jak wy macie 27? To macie o 2 mniej niż ja. No do 22 dwóch nie będę dobijał. Ale tak do 16 i też niedługo więcej artylerii by się przydało. Z 4 regimenty w każdej armii. Chyba, że... Zrobimy tak. Ty idziesz tam. Ty idziesz tam. I zrobimy 3 armie zamiast 4. Nie
Niedobrze, niedobrze. I 4 regimenty kawalerii w sumie niech będą rzeczywiście. No, dużo lepszy szok, wiadomo. Czy Wenecja już by coś oddała? Nie, Genoa pewnie też nie. A, oddałaby. Ale dobra, to jak już zakorujemy to, co mamy. Jeszcze rok, niecały. Zdecydowanie za szybko się to rozwija. No tu nie dotarł jeszcze renesans, a już są manufaktury. O, handel się pojawia w północnej Europie. Zglobalizowany w sensie. Mamy 16, jeszcze po 4 regimenty piechoty na razie. I ewentualnie artyleria. Ile wydajemy na armię? 33, 4. No, spadły dochody, ale też dałem dopiero całą autonomię mieszczanom. To też ma na to wpływ. A już nie potrzebuję takiego utrzymania armii. Tu jest za mały supply limit, żeby potem taka większa armia tu mogła zostać. Tu mamy 25, czyli na styk tu 27. Tu jest wyższy. Tu jest też 22, tu jest 27. Ja myślałem, że już dołączył. Aż takie drogie są wojska w utrzymaniu? Kojarzyło mi się, że 0,4 było piechota. No 0,30 jest na niskim utrzymaniu armii ogólnie. Przez to mi się pomieszało. Cerdon Polis. Where are you? Tutaj, okej. Okay. Dałoby się więcej hajsów przed wypowiedzeniem wojny. Okej, zadanie wykonane, świetnie. Co proponujecie teraz? Ulepszenie fortu w Atenach? Albo ulepszenie w Tanie? Gdzie jest Tana? Kojarzę. A, to jest to.
Tu mamy drugi poziom, tu mamy czwarty. Weźmy to w tanie. A zobaczmy jeszcze na nagrody. Pierwszego poziomu wolę. Nie przepłacam na razie za te punkty. Jak mam walczyć ze stanem papieskim, to oni mają taki sam poziom technologii jak ja. Właśnie, pobudowały mi się tam te forty poprzednie już chyba. Minus 3,69, później powoli to wzrasta. No, musiałbym podwoić moje forty ogólnie rzecz biorąc, żeby mieć minus 8 unrestu z nich. No i tak jest dobrze. Już przedtem jak były te kryzysy, to nie mając nawet negatywnej stabilności, nieraz miewałem jeden unrest tutaj. A to też z powodu niskiej z powodu niskiego legitimacy często było. Serio? Ale to tak serio? Ojeny. To jest jakby się ściąganie zatrzymało na 99,9%. No dosłownie jeszcze jeden miesiąc. Znaczy, jakby odwrócić to 0,3, to byłby jeszcze jeden miesiąc. A z kolei na Tooltipie pokazuje Missionary Progress 99,6. Chyba wzrosło. Siła misjonarza. Lokalna autonomia minus 3,5%. Autonomia spadasz? Autonomia spada, dobra. A, bo to jest przez mieszczanów dałem autonomię. Dlatego spadła siła misjonarza tutaj aż tak. Dobra. Gdzie mogę wysłać drugiego? Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O nie, korupcja wzrasta. Jeszcze się nie wybudowało. A, Andres już jest poniżej zera. Okej. Okay. Handel. Provincial Trade Power. Chwila. Chcę zobaczyć, jak tu mam. 77%. Okej. Trochę lepiej. Dobra, ten odcinek będę tutaj kończył. Dzięki tym, którzy oglądali. Jeżeli się podobało, zostawcie łapki w górę. Jeżeli chcecie więcej, subskrybujcie. I jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, coś zmienić, czegoś się pozbyć, zostawcie to w komentarzu. Jeszcze raz dzięki i do następnego razu. Siemanko.